jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Miściewujewski, MMA Bądź na bieżąco, razem ze mną zwycięski Dawid Malczyński. Siemano. Siemanko, witam wszystkich. Dawid, pierwsze co można powiedzieć, doświadczenie się nie oszuka. No, przeważałeś całą tą walkę. No, a powiem ci, że w chuj bałem się Pączka. Nie pokazywałem tego w ogóle, ale bałem się go w chuj, nie? Właśnie jak swoją psychikę przed tą walką, jak ją porównasz do tej psychiki, która była we wcześniejszej walce? Ta walka jest odpowiedzią na to pytanie, nie? Wszystko zagrało, wszystko. Kurwa, było 10 na 10, 11 na 10. Zero stresu, wiedziałem, że panuję nad tą walką. Widziałeś, idealnie trzymałem dystans. Po prostu 100 na 10. Słuchaj, powiem ci tak, naprawdę duży progres, duży progres. Widać to było też i na mediatreningu, widać to było na tych wszystkich filmikach. Jak ty się teraz czujesz? W tej chwili to się nawet nie cieszę, bo przez to, że tak ryczałem w tej klatce, to się wyjebałem z całej dopaminy. Ale w tej klatce było widać chyba, jak się bardzo cieszyłem. Teraz to mi się nawet nic nie chce. Jak ta walka miała wyglądać? Jaki był na nią plan? No właśnie tak, miałem go trzymać na dystans, punktować. Jak miał obalać, to miałem go spróbować. Zdziwiłem się, że nie obalał, a szkoda, bo chciałem pokazać, jak mocne mam obronę obaleń. Ale dalej od 4 lat nikt mnie nie obalił. Ale tam chyba było, jak znaleźliście się w parterze, to chyba było po twoim kopnięciu i chyba on... Złapał mnie za stopę, ja się odwróciłem i zrobiłem nura do przodu i wciągnąłem go w trójkąt od razu. Uważasz, że ta walka to jest teraz takie twoje przełamanie? Tak, stary, no rok czasu, kurwa, mieszanie z gównem, najgorszym, po prostu byliśmy traktowani, jakbyśmy, nie wiem, stary, najgorsze rzeczy tak robili. Tak się złożyło, twoja przegrana i przegrana tak, twojego my, brata. Jak my przegrywamy, to raz, my jesteśmy malczyńscy, więc to nie jest tak, że ja przegrałem czy Marcin, tylko tej kurwy oni przegrywają, nie? Stary, no chyba, no to ja nie planowałem tego płaczu, no ryczałem jak małe dziecko, dusiłem się, kurwa, tak ryczałem, myślałem, że się zeżygam zaraz, kurwa. Także emocje, ja pierdolę, top. Słuchaj, wczoraj na wywiadzie powiedziałeś też takie słowa, to chyba ty zdecydowałeś Boxdela, że ty też jesteś więźniem tak jakby swoich przeciwników, bo my wszyscy pamiętamy ciebie z wcześniejszej konferencji, jak ty byłeś jednym z największych zadymiarzy i ludzie też o tym zapomnieli, zrobili z ciebie stypiarza, chciałbyś teraz dostać kogoś, z kim masz konflikt, bo jednak nie oszukujmy się, tutaj jest to bardzo duży wyznacznik tego, jak ludzie cię odbierają. No tak, tak, no to on powiedział dokładnie, że jestem ofiarą złego doboru przeciwników, no bo tak, raz miałem z doskoku gole, raz miałem z doskoku Polak, jak już byliśmy kolegami, a potem miałem trylogię z Polakiem, jak znowu byliśmy kolegami, teraz miałem Pączka, jak jesteśmy zajebistymi kolegami, więc no przepraszam, ale nie wincie mnie za to, ja nie miałem jak dymić, kurwa, no nie miałem, to nie była moja wina, ich też można winić, że nie dymili, a ten, ale ten, no z hejterem myślę, że fajna zadymiarska waleczka, bo to jest taki pozytywny świr pierdolnięty, teraz słyszałem, że ma jakieś problemy, także powiedziałem w oktagonie, że życzę jemu rodzinie zdrowia przede wszystkim i jak uzna, że już jest gotowy, to możemy się napierdalać. Właśnie, jak ocenisz to niego, bo nie wiem, czy widziałeś ten jego pojedynek z tych fanem. Słyszałem palec w oko, coś tam, nie słyszałem, nie widziałem. Bardzo dziwna sytuacja, ale słuchaj, bardzo podobne wy macie warunki fizyczne. Myślę, że to by była spoko walka twoja z hejterem. Długi, chudy. Długi, chudy. Słuchaj, mieliśmy też ogłoszenie tutaj walki o pas, którego ty byłeś posiadaczem. Teraz wygrana. Będziesz chciał po na przykład kolejnej wygranej znowu zawalczyć o pas? Jeżeli... Jesteś naprawdę jednym tutaj z lepszych zawodników, trzeba to przyznać. Dziękuję. Jeżeli dadzą mi taką szansę, to biorę. Ale najpierw trzeba pokonać jeszcze kogoś, bo jeszcze nie jestem na to gotowy. Są ludzie, którzy są wyżej w hierarchii, bardziej na to zasługują, ja to rozumiem. Jak jeszcze raz wygram, to będziemy mogli rozmawiać. Hejter tutaj nam się pisał na twojego rywala następnego, ale czy masz kogoś jeszcze, jakby na przykład się nie udała ta walka z hejterem, bo chyba wszyscy będą chcieli zobaczyć jego rewanż z Tykwanem. Ja mogę grzecznie czekać, nie ma problemu. Nie chciałbyś na przykład zawalczyć, na jak ta walka się tak szybko skończyła na kolejnej gali? Nie mam parcia takiego, wiesz, te porażki to wszystko bardzo dużo mi dało, nie ma co tak się nachapywać tym wszystkim, co ma być to będzie, co ma być to będzie. Dobra, no to co, ja ci bardzo dziękuję za wywiad, że dalej powodzenia. Dziękuję. Dzięki wielkie.